Coraz modniejsze i popularniejsze stają się sporty walki. Obecnie hitem jest brazylijskie jiu-jitsu. W Koszalinie jednym z klubów propagujących ten sport jest Exilados. Mimo że działa niedługo, to ma już na swoim koncie wiele sukcesów. Dominik Małkowski, jestem trenerem BJJ i CrossFit w klubie Athletic. Prowadzę swój klub Exilados Koszalin, zajmujący się propagowaniem i rozpowszechnianiem brazylijskiego jiu-jitsu. Jeżeli chodzi o popularność, to na ten moment wydaje mi się, że to jest najprężniej rozwijający się sport. Bardzo duże zainteresowanie nie tylko w Koszalinie, ale w całej Polsce. Zawody, na których startuje około 700 osób, 500, 300 różnie, ale naprawdę bardzo duża frekwencja. Wiąże się to niejako też z popularnością MMA teraz w kraju. No, jeżeli chodzi o Exilados, na brak frekwencji narzekamy, tak? Dwie grupy, grupa zaawansowana, grupa początkująca. Grupa zaawansowana to jest 15 osób. Są to osoby, które startują czynnie w zawodach, trenują tylko i wyłącznie pod zawody. Grupa początkująca to jest taka grupa, gdzie przychodzą nowe osoby, dopiero poznają ten sport i z czasem, jeżeli chcą, właśnie poznają podstawy, przychodzą do grupy zaawansowanej. W Koszalinie mamy duże tradycje, jeśli chodzi o sporty walki i judo, i taekwondo, i karate. Jak można porównać właśnie jiu-jitsu do tych sztuk walki? Czym się różni, czym się charakteryzuje właśnie to brazylijskie jiu-jitsu w porównaniu do innych walk? Brazylijskie jiu-jitsu jest bardzo podobne do judo, jeżeli mielibyśmy porównywać. Generalnie zasada jest taka, że Brazylijczycy stworzyli ten system walki w oparciu o tradycyjne jiu-jitsu japońskie. Po prostu usunęli z niego uderzenia, ciosy i zajęli się tylko walką chwytaną. Zrobili to po to, żeby mniejszy zawodnik, czyli osoba mniejsza fizycznie, nie dysponująca jakimiś dużymi gabarytami, ogromną siłą, była w stanie się obronić przed większym napastnikiem. I początkowo wyglądało to generalnie jako system walki stworzony dla słabszych, tak? Dla samoobrony. Potem to się przerodziło, jak zresztą większość dyscyplin, w dyscyplinę sportową. Czy macie już na swoim koncie jakieś osiągnięcia jako klub? Czy wasi podopieczni pojawiają się na różnych turniejach i zdobywają tam różnego rodzaju medale czy puchary? Tak, oczywiście. Ponieważ jesteśmy stosunkowo młodym klubem, bo istniejemy od 4 lutego 2010 roku, więc początkowy okres 8 miesięcy w 2010 roku musiałem poświęcić niestety na to, żeby te osoby zapoznać ze sportem, rozwinąć ich technikę, wytłumaczyć im zasady panujące na zawodach, punktacje, ogólne zasady, którymi się kierujemy w tym sporcie. No i po prostu uczyć ich od zera, więc nie startowaliśmy przez pierwsze 8 miesięcy, ale po 8 miesiącach wystartowaliśmy na turnieju w Pile Mad Dog Cup. To był turniej dla początkujących, więc moi chłopcy się tam, że tak powiem, wstrzeli idealnie. Przywieźliśmy z tego turnieju dwa medale. Był to medal Marcina Melki, który startował w minus 70 kg. Wygrał wszystkie walki przed czasem, bardzo szybko, także miał ich chyba z 5 czy 6. Także byłem bardzo zadowolony. Oprócz tego Grzegorz Supiński w wadze powyżej 100 kg. Też przeszedł jak piorun, zatrzymał się dopiero na półfinale i ostatecznie zajął trzecie miejsce. Następnie kolejnym turniejem było na początku 2011 Mistrzostwa Polski w walce bez kimona, ponieważ walczymy i w kimonie, tak jak judocy, i bez kimona. Zawody odbywają się w obydwu formułach. Mistrzostwa Polski bez kimona, tam pojechaliśmy skromną reprezentacją pięcioosobową. Z tych 5 osób przywieźliśmy 4 medale, włącznie z moim, już w takiej zaawansowanej dywizji. Więc też byłem bardzo zadowolony. No i ostatnie osiągnięcie, około półtora miesiąca temu, w październiku, byliśmy na Pucharze Polski, też bez kimona. I ja wraz z moim podopiecznym zdobyliśmy 2 medale. Ja srebrny, mój podopieczny Marcin Melka po raz kolejny brązowy. Więc na osiągnięcia nie narzekam, wiem, że będzie ich więcej. Chłopaki ciężko trenują, rozwijają się. Dużo turniejów, dużo startów jeszcze przed nimi w 2012, więc myślę, że na pewno jeszcze nie jedną blachę nie damy dla przywiezienia. Czy w Koszalinie jest więcej takich też miejsc, gdzie można trenować jiu-jitsu? Czy te kluby między sobą prowadzą jakąś zdrową, sportową rywalizację? Wszyscy mnie o to pytają. Powiem tak, no klubów jest więcej. Jest Running Gold Team, który prowadzi Sylwester Dziekanowski, też czarny pas jiu-jitsu, tatuowany trener. To był mój pierwszy trener zresztą, który wprowadził mnie w ten sport. Niesnaski występują zawsze, tak, między klubami. Są tam jakieś pomówienia, jakieś dziwne awantury, ale ja staram się być ponadto. Skupiam się tylko na sporcie, na tym, żeby moja sekcja się rozwijała, żebyśmy startowali i żebyśmy się skupiali tylko na tej części sportowej, tak? Oprócz tego jest jeszcze, nie wiem w tej chwili czy działa, prowadził Kornel Zapadka swoją sekcję. W tej chwili on już trenuje chyba sam dla siebie, bo przychodzi do nas na treningi czasami, chodzi na judo, chodzi na zapasy, także nie wiem, czy prowadzi jeszcze swoją grupę. No i tak to wygląda. Exilados Koszalin, Running Gold Team. Myślę, że każdy sobie, jeżeli chodzi o brazylijskie jiu-jitsu, jest w stanie znaleźć swoje miejsce do trenowania, tak? Jednemu będzie się podobało lepiej u nas, drugi wybierze Running Gold Team. Najważniejsze to, że sport się rozwija, że jesteśmy coraz większą rodziną sportową. A jak to wpływa ten sport na ciało? Co się rozwija? Jakie mięśnie? Czy to także ogólny jest rozwój całego ciała, całego organizmu? Tak, ponieważ jiu-jitsu jest bardzo podobne do połączenia zapasów i judo,
Większość walki odbywa się w parterze. Zaletą tego systemu walki jest to, że po pierwsze kształtuje bardzo dobrze wydolność i kondycję fizyczną, bo walka w parterze, pomimo tego, że wygląda czasami jak leżenie, zabiera bardzo dużo energii i naprawdę, proszę mi uwierzyć, trzeba się napracować strasznie, żeby osiągnąć jakikolwiek sukces. A drugą zaletą jest to, że pracują wszystkie grupy mięśniowe. Podobnie tak jak w judo w zapasach, tak? Jest to trening ogólnorozwojowy, pracują i nogi, i kończyny górne, i cały tułów, tors, kark, wszystkie części ciała. Bardzo fajnie rozwija całe ciało i polecałbym dla osób, które chcą schudnąć, chcą zadbać o siebie, tak? Nie muszą startować na zawodach, niech przyjdą. Jest dużo gimnastyki przede wszystkim, tak? Bo są przewroty, pady, fiflaki, gwiazdy. Trzeba być ogólnie sprawnym, na pewno nie wpłynie negatywnie na kondycję, na sprawność całego organizmu. Jeszcze chciałem się zapytać, gdzie można Was znaleźć, czy można się zapisywać i kto może się zapisać? Zapisać się może każdy. Tak naprawdę jest to sport skierowany do wszystkich, do wszystkich osób, które chcą trenować. Nie wywieramy jakiejś presji odnośnie tego, czy mają startować na zawodach, czy nie. Cieszymy się, jeżeli przychodzą, trenują dla siebie rekreacyjnie. Zapisać się może osoba w każdym wieku. Znam przypadki, gdzie przychodzą panowie po 50 i też walczą. Wiadomo, że troszkę na innym poziomie, troszkę wolniej to wszystko przychodzi, bo jest inna kondycja, już nie ma tyle tego testosteronu, hormony inaczej działają, ale trenować może każdy. W Brazylii 70-letni dziadkowie się przewracają na macie, także nie ma z tym problemu. Znaleźć nas można w Studio Athletic w hotelu Gromada przy ulicy Zwycięstwa 20-24. Współpracujemy ze studiem. Mamy tutaj zaplecze w postaci siłowni, sauny, masażu, groty solnej. Czy to także jest sport dla pań? Jak najbardziej. To jest właśnie deficyt, na którym cierpimy. Szukamy kobiet, które chcą trenować. Powiem tak, panie się boją tego sportu, dlatego że jest to sport bliskiego kontaktu, tak? Walczymy w klamrach zapaśniczych, walczymy blisko, tak? Polega na tym, żeby kontrolować cały czas przeciwnika. Jest dużo tak zwanego, oczywiście w nawiasie, przytulania. I panie być może odstrasza to, że muszą przyjść i przewracać się z gronem facetów, tak? Nie każda jest chętna, ale był plan naboru samych pań, ponieważ mamy dużo judoczek utytułowanych w Koszalinie, dużo pań, które trenowały zapasy, inne sporty walki. Gdyby była taka możliwość, to jesteśmy otwarci na utworzenie grupy osobnej dla pań. Pytanie tylko, czy znajdą się zainteresowani. Zawodnikom z młodego klubu Exilados życzymy sukcesów. Materiał Mateusza Prusa. Radio SK Koszalin.